Czy wszyscy streamerzy myślą tak samo? Nie wiem, przekonajmy się. Jestem dobrym streamerem. Ja sobie robię jakby wszelkie eventy, streamuję dość regularnie, staram się i dbać o społeczność i o streamy i robić różnorodne rzeczy. Ja nie. Ja się staram zrobić taki stream, jaki mi się podoba, żebym sobie zrobiła. I dobry stream to jest taki, po którym ja jestem zadowolona i wy wychodzicie szczęśliwi, że miło spędziliście czas. I to tyle. No to ja nie robię za bardzo nic kreatywnego aktualnie, aczkolwiek czasem mi się zdarzy. No a jednak streamerka wymaga kreatywności. Tak nieprawda! Nieprawda! Streamowanie nie wymaga ani ambicji, ani kreatywności, ani pomysłowości. Niczego takiego streamowanie nie wymaga w ogóle. Streamowanie wymaga jedynie charyzmy i bycia gadatliwym. Nawet cycków nie wymaga, bo nie masz tych umiejętności. Mimo, że nie mam tych umiejętności, mam widzów. Ja się dobrze bawię, zarabiam na tym. Czyli się udało. Czyli nie trzeba mieć tych umiejętności, idąc drogą dedukcji. Jestem zadowolony z tego, jaki robił content. Tak! Wiadomo, no Twitch się rządzi się swoimi prawami i uznajemy, że reagowanie czy oglądanie jakichś TikToku śmieszne rzeczy przyciąga dużą publikę. A ja uważam, że warto robić streamy takie, które nam się samym podobają. Czyli jak ja bym chciała oglądać eventy, to bym sobie oglądała eventy. A jak ja lubię se posiedzieć i pogadać, to se posiedzę i se pogadam. I nie uważam, że to jest gorszy stream. A to jeżeli ktoś tak bardzo patrzy na liczby, to uważam, że to jest dużo gorsze zafiksowanie na tym poziomie. I jeszcze myślenie, że jak zacznie Karolina robić eventy, to będzie miała więcej widzów, to jest w ogóle przykro mi, że się spotka ze smutną rzeczywwistością. No dokładnie tak. No Boże Święty, po co się starać, jak można się nie starać, być szczęśliwym, zadowolonym i zarabiać tyle samo. Lol, to po co masz firmę? Firma reguluje mi dobę snu. Dzięki temu, że czuję jakieś poczucie obowiązku, to wstaję rano i mam uregulowaną dobę snu. Nie starać się w pracy. Nie starać się w pracy, jak nie musisz. A ty, Peter, musisz. Są tańsze sposoby na regulowanie snu. Stary, ale ja dzięki temu zarabiam. Czy streamerzy są leniwi? Tak! Ja mam wrażenie, że jednak jak jesteś streamerem, to często streamujesz. Może nie teraz, ale wcześniej się streamowało na przykład do 6, 8, niektórzy 10 godzin. I jednak to nie jest tak, że możesz sobie nagrać streama na zapas jakiegoś szybkiego TikToka, a jednak streamy nadal się rządzą często i częstymi regularnością oraz dłuższym formatem. Siedzisz i grasz w gry, albo siedzisz i oglądasz coś, albo siedzisz i gadasz. Cała ta leniwość polega na tym, że siedzisz i czasami streamerzy nawet nie potrafią na maila odpisać, nie gotują, bo im się nie chce. Mają bardzo taki leniwy styl życia ogólnie. Prawda jest taka, że streamuje się ile chce, a to, że to są łatwe pieniądze dla niektórych, to bardzo rozleniwiają i się nie chce im nic zrobić. I plus jeden popo, no jakby to powiedzieć, powiedziałam z chwilą to samo. Ale z reguły to raczej wszyscy po łebkach lecimy. Wątpię, że ktoś tutaj jakoś bardzo panu okazji. Bo streamów się nie planuje, bo w streamach właśnie o to chodzi. Streamy są na żywo, streamy są nieprzewidywalne, streamy są naturalne. Dlatego wy lubicie to oglądać, bo tu się wszystko może wydarzyć w każdym momencie. Znaczy IRL jeszcze bardziej jesteś, a tutaj to wiecie, tutaj jedynie Rysiek może mi się zesrać na podkładkę i będzie śmiesznie. Ale to, że w twoim wypadku coś działa, nie znaczy, że w każdym zadziała, ale to jest ogólny sens streama, że stream to jest transmisja na żywo. Jeżeli masz materiał na YouTubie, to coś, co ci się nie podoba, możesz sobie wyciąć, zedytować, zmienić, podłożyć muzykę. W streamie nie masz tej możliwości. Kiedy lecisz na żywo, to zawsze może pójść coś nie tak. Jak gestykuluję tak ręką, to Rysiek chce się na nią rzucić i obserwuję ją uważnie i się trochę cykam. Multi mówi, że planuje streamy, bo mu tak lepiej. No ale to jakby, ja nie mówię o takim, och, bo też możecie mnie źle zrozumieć. Ja nie mówię o takim planowaniu typu, no dzisiaj se pooglądam YouTube'a i pogram se w Wiedźmina. Albo tak jak Multi mówi, no umówię się z ziomkami i se pogramy w grę. Mi chodzi o bardziej o coś w rodzaju scenariusza streama. Ty układasz sobie scenariusz i go realizujesz tylko podczas transmisji na żywo. Że ty nie jesteś w stanie zaplanować każdego elementu. Ja czuję takie zobowiązanie dla widowni, że oni wiesz, subują, jakoś wspierają tylu lat, a ja co? Nie odpalaj się, bo mi się nie chce? Ja uważam, że odpalenie streama w momencie, kiedy ci się właśnie nie chce, odpalenie streama, kiedy masz zły humor, odpalanie streama, kiedy masz źle się czujesz, to jest trochę głupota. Ja streamując czuję, że przekazuję wam swoją energię, a ja nie chcę przekazywać wam złej energii, tylko chcę przekazać wam dobrą energię. Chcę was czymś zajawić, podyskutować, spędzić miło czas. A jeżeli ja się źle czuję, to przekazuję wam złą energię. Nie lubię streamować, kiedy się źle czuję. To będzie
przekazujemy dobrą, tylko jak mam okres, to mi przekazujecie dobrą energię. Streaming jest trudną pracą w porównaniu do reszty influencerów. Tak. Boże święty, ja chyba się z niczym nie zgadzam z Dunią Czesaną, nie? Karolina, mamy beef na noży. Ale w roboczych godzinach streamerzy muszą poświęcić najwięcej godzin na jakby na swoją pracę. A poza tym, streamerzy mają gorzej jeszcze pod jednym względem. Streamerzy mają gorzej pod kątem psychicznym. Dlaczego? Bo kiedy ty wrzucasz filmik na YouTube'a, czy filmik na TikToka i czytasz potem późniejsze komentarze, przeżywasz jakby ten hejt i otrzymanie hejtu, nie miej wiadomości, przeżywasz poza kamerami. A my hejty dostajemy w czasie rzeczywistym. W sensie te wyzwiska, niemiłe słowa, ktoś mnie wyzywa, obrazi. Ja muszę na to zareagować na bieżąco. Mierzę się z tym na kamerze i jakby nie mogę nic z tym zrobić. Streamerzy nie muszą montować i wymyślać filmów. YouTuberzy też tego nie robią. YouTuberzy wchodzą na Mr. Beast, ciekawe co dzisiaj wrzucił, a potem mają zgraję montażystów, którzy im to montują. Tak, i na YouTubie musisz być zabawny 20 minut, a tu musisz się starać być zabawny 8 godzin. No to też jest znaczna rzecz. Bo na przykład jeśli YouTube chcesz maksować na zasadzie, że robisz jakieś gigaprojekty. Ja czuję, że jakbym zaczęła robić YouTube'a tak full, robić YouTube'a, to bym to rozjebała. Robiłabym pewnie content podobny do prostracji, z taki komentary, content z oceniania czegoś i ja bym to rozjebała. O, nie? Wolę streamować. Kasixi content, ale przecież jak się zastanowisz, to ja robię dokładnie to samo co prostracja, tylko na live, a ona robi to na odcinkach. Przejmuję się liczbą widzów na streamie. Powiedziałabym, że już nie. Kiedyś tak, ale już nie. Nie, no ja faktycznie nie przejmuję się, ale zbyt wiele razy się skończyłem, bo wcześniej to siadało na banie. Bardzo się nie przejmuję, ile ma widzów na streamie, ale czy mu zabiorę followa na Instagramie, to się przejmuje. Taki nieprzejmujący się Bartosz jest. Twitch to toksyczne środowisko. Tak. Czy? No jest, jest toksyczne, definitywnie. Mi się wydaje, że tak, kiedy spotkasz taką sytuację, po prostu, nie wiem, chcę próbować jak nie patrzeć, odcisnąć do ziemi. Ale najlepsze jest to, też była chyba z tym związana drama, widziałam na Twitterze, z Delordem, który mówił coś o swojej publice. Tu nie chodzi o donate, chodzi o to, żeby się zachowywać, jak są lokowania produktów. Żeby nie pisać brzydkich rzeczy, że się sami nakręcacie, ja mam potem problemy, tracę pieniądze, realnie. Ja wam tego nie mówiłem, ale w tym roku ponad 50 tysięcy złotych już straciłem. Straciłem przez wasze zachowanie na czacie w tym roku 100 tysięcy złotych, rozumiesz? Ja czemu ja mam ludzi, co mnie nienawidzą, w tym czacie? Każdy dla mnie źle, no. Coś fajnego, mam czasem, to nie. A jak wciskają wam połowa Twitcha, wciska wam Kazo, i Bukmachera, to jest okej. Okay. Boże, ja nie wiedziałam, że to aż tak. Banie jakoś publiczności jest obowiązkiem twórcy. Jeśli nie przeszkadzają ci określone zachowania, kiedy na nich zarabiasz, to nie płacz, kiedy na nich tracisz. Bardzo dobry komentarz. I ja to mówiłam wielokrotnie, że streamer odpowiada za jakość swojego czatu. I jest bardzo widoczna różnica między tym czatem tutaj, nami, a jak pójdziecie na jakikolwiek inny stream. Tu przychodzą inni streamerzy i mówią tak, Boże, ale tu jest miło. Każdy się z każdym wita. Jest tu taka kultura. Zauważcie, że tu nie pozwalamy na jakieś takie wyzwiska w stronę drugiego czatownika, czy w stronę mnie. Tacy ludzie mają po prostu bana i mówimy nara. 50 zł unban, jak się nauczysz, bo my jesteśmy przez ciebie tacy. Nie powiedziałabym, że jesteście tacy przeze mnie, ale to w jakiś sposób ja i moderacja kontrolujemy, jaki typ osób jest tutaj na czacie. I wy tu wchodzicie i widzicie, jak się inni zachowują i możecie się albo dostosować, albo wypad. Rozumiecie? Tutaj zgadzam się z Rokiem w tym przypadku, że dbanie o jakość publiki jest obowiązkiem twórcy. Ja nie uważam, żeby to było takie niemożliwe, żeby mieć jakościowy i wartościowy czat, z którym można podyskutować i porozmawiać. Bo uważam, że właśnie taki czat tu mamy, dlatego mi sprawia przyjemność streamowanie dla was, bo mogę codziennie sobie z wami porozmawiać. Dzięki temu ja nie wystawiam się ciągle na taki hejt, co nie zmienia faktu, że przychodzą tu czasami ludzie wyżyć się na mnie, nie wiem, zwyzywać mnie czy was. Oni są banowani, ale to nie zmienia faktu, że i tak mnie zdążą zwyzywać, zanim ich zbanuję, prawda? Wiadomo, że sobie możemy pożartować i bardzo często sobie żartujemy, ale zauważcie, że nawet nasze żarty, czy ja z was, czy wy ze mnie, zachowują pewnego rodzaju poziom i to jest po prostu fajne. Mamy bardzo unikatową atmosferę na czacie, cenię sobie ją bardzo. Każdy reklamodawca bardzo docenia to, że mam tak zaangażowaną społeczność. Jak wam mówię, kliknijcie w link, to wy wiecie, że mnie to wspiera i klikacie w linki, nie? Jak mówię, że robię lokowanie, to wy mówicie, o super lokowanie. I to jest piękne, ja to cenię bardzo. I reklamodawcy też. Tak w cudzysłowie wychowujesz sobie publikę, no. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No ty im pozwalasz im na jakieś zachowania, pozwalasz im na to, żeby pisali w konkretny sposób, więc oni wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. Twoje prośby nic nie zmieniają. Czat trzeba troszeczkę czasami moderować twardą ręką. Rozumiesz, kurwa, to nic nie daje proszenie was. Nic to kurwa nie daje, nic. Nic to nie daje to proszenie się was, kurwa. Nic. Zero kurwa, zero. Że nie wciskam, gówna, zero. Bo prawda jest taka, że ty mnie kurwa
Nienawidzicie, nienawidzicie mnie jak psa. Ej, ale jest też coś w tym, jak patrzę teraz, tak myślę z drugiej strony, jako osoba, nie wiem, proponująca, oferująca osoby do współpracy, to bardzo często aspekt czatu u streamerów jest ważny dla klienta. Miałam jednego klienta, który chciał kupić reklamę na Twitchu i zapytał mnie tak, a czy mogłoby być tak, że podczas tego miesiąca, gdzie będziemy sponsorować tego streamera, mogą się nie pojawiać przekleństwa na czacie? Tak. Nie. No, bardzo mnie to, zszokowało mnie to. Jak ja nie miałem problemu z przekleństwami, ludzie na to patrzą, w sensie osoby odpowiedzialne za marketing i PR. Delord trochę jest sam sobie winny. Tak emocjonować się i krzyczeć o tym, to powinien po prostu zaostrzyć moderację czatu. Początkowo będzie się to wiązało z bardzo dużym buntem i ze stratą widowni, ale w rezultacie, takim długoterminowym, zyska widownię takiej lepszej jakości, jakby to można tak było powiedzieć. Ja kiedyś miałam takie początkowe community, to miałam bardzo toksyczną grupkę osób i wszystkich ich zbanowałam. Przez to straciłam bardzo aktywność Discorda, ale zyskałam to, że miałam otwartych ludzi później już, a nie taką zamknięte grono. Zresztą jedną osobę chyba, którą nie zbanowałam z tego grona, to był Peter. Albo i jego zbanowałam, albo odbanowałam go, nie pamiętam. Ten Discord twój to taki pozytywny? No jest, ale nie zawsze tak było. To co, Peter się zmienił? Nie, Peter był porządny z tej grupy. Ale ja trochę podziwiam też Delorda. Streamowanie dla takiej toksycznej grupy musi być bardzo wyczerpujące. Tak psychicznie. Idziesz z nimi jak na wojnę z każdym słowem. Boję się zrobić przerwę w streamowaniu. Tak! I nieuczesana mówi nie, która robiła daily przez 365 dni, że się nie boi zrobić przerwy w streamowaniu. Boję mnie! Boję Karolina! No kurwa! No dlaczego tak odpowiadasz? Ja mówię, że się boję zrobić przerwy, bo czasami nie streamuję tydzień i mam takie o, a to daily to nie było wyzwanie? No wyzwanie, ale to se sama wymyśliła wyzwanie i se zrobiła wyzwanie. To tak jakbym ja powiedziała, chcę codziennie pić wodę i to by było wyzwanie wtedy i co? To co to zmienia? Wielu streamerów ma tak, że boi się zrobić dłuższą przerwę od streamowania. Ja sama chyba miałam najdłuższą przerwę od streamowania, to były 2 tygodnie i to ja byłam w żałobie i nie mogłam streamować, bo się nie nadawałam do życia. I miałam 2 tygodnie przerwy. Zawsze jest ten strach z tyłu głowy, jak nie streamujesz długo, że ta widownia nie będzie na ciebie czekać, że ona już nie wróci, że w tym czasie znajdziecie sobie kogoś innego do oglądania, kogo polubicie bardziej i pójdziecie gdzieś indziej i już nie wrócicie. A ile po udarze? 10 dni chyba? Ja odpaliłam streama zaraz jak wróciłam ze szpitala, nie? A w szpitalu byłam z 10 dni. 11 może. Zresztą ja udaru dostałam na streamie, więc to, wiesz, to się liczy jak tydzień streama. Szczerze, to jest prawda. Braki uzupełniamy, nie ma ulubionego streamera, sobie braki szukamy kogoś kolejnego. No bo to jest prawda i my sobie zdajemy z tego sprawę. Ja wiem, że to tak działa. Po prostu. Jest taka irracjonalna wręcz fobia w głowie streamera, że jak pojadę na wakacje na 2 tygodnie i wrócę, to jak mam 1000 widzów, to wrócę i będzie 30. Że się tak naprawdę skończę. Będę musiała iść do normalnej pracy, a nie będę już mogła zarabiać łatwej kaski. Jak odejdziesz od streamowania, to odinstaluję Twitcha. Wiesz co, ostatnio się też nad tym zastanawiałam. Kiedy byłby dobry czas na to, żeby zakończyć twitchową karierę. Ale to chyba, ja tak czuję, że to będzie moment, w którym przestanie mi to sprawiać radość. Po prostu. A nie wyobrażam sobie, żeby granie na kompie i gadanie przestało mi kiedyś sprawiać radość. Więc ja to widzę, że siedzimy sobie razem za takie 40 lat. Ja będę tu o balkoniku, nie? Chodzić. I będziemy robić bingo wspólne na streamie. I będziemy normalnie, ja będę kręcić wam maszyną, a będziecie na czacie pisać bingo! I ja będę w jakimś domu starości, ale takim, który ma światłowód. I będę wam opowiadać o wszystkich najnowszych dramkach z sąsiadkami z pokoju, z domu spokojnej starości. No, ja to widzę. Z Remkiem, Emetem i Ryśkiem. Wiesz co? Koty niestety tak długo nie żyją. Streamerzy mogą sobie pozwolić wizerunkowo na więcej niż reszta influencerów. Tak, tak. Bo prosty przykład. Firmy uważają, że ja jestem family friendly. Nie wyprowadzajmy ich z błędu. Dzisiaj jeden pan na spotkaniu powiedział mi, że puszcza odcinki ze mną swojemu rocznemu dziecku, bo mój głos je uspokaja. No? Jak to nie znaczy, że nie jestem, że jestem family friendly, to już nie wiem co. Ale format na żywo dużo wybacza. Przez to, że my robimy coś na żywo, jesteśmy bardziej autentyczni. Jak jesteś złym człowiekiem, to jesteś złym człowiekiem. Bo jeżeli ich głównym źródłem utrzymania to są suby, reklamy na Twitchu, no to może te współprace nie są tak ważne dla nich. Pokaż, tak? Mi takiego streamera, co się ze subów utrzymuje na Twitchu. Next. Oprócz Rybsona? Next. Evron przez długi czas na pewno. Ja tak, myślę, że multi. Dobra, ile aktualnie zarabiamy z subów? Let's check.
$2000? Ja już się nie utrzymuję jednak z Twitcha. A dobra, bo to mierzy czerwiec. A w czerwcu to my przestreamowaliśmy 60 godzin, nie? Około. Cały czas tam wywalało internet, to był ten gorszy miesiąc. Dobra, a zobaczymy maj? No, w maju już jakoś tak normalniej, powiedziałabym. Ej, bez szału. Ale zawsze się gdzieś oscylowałam w takim wymiarze, że tak powiem. Między 3, 4, czasami 5 tysięcy dolarów. To jest jakby wszystko, co z Twitcha zarabiam, nie? Ale pamiętajcie, że to są dolary. Czyli mi na konto przychodzi jakieś 15, 16, 17 tysięcy złotych z Twitcha. To mówię, że idzie się utrzymać z tego, nie? Właśnie o tym mówię, że to idzie się już z tego utrzymać. W czerwcu bym się nie utrzymała, bo mieszkanie kosztuje 5 tysięcy, więc zostałoby mi 3. I montażysta jeszcze trzeba mu zapłacić, więc to też nie, ale no wiecie o co chodzi. No to był dużo gorszy miesiąc. No ja wiem, że mało streamowałam, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ty sobie zdaję sprawę, że się nie dało streamować. Po prostu ktoś mnie sabotował. A ile na YouTubie? A na YouTubie właśnie co? Ile zarabiam na YouTubie? 13 tysięcy. Zaczynam więcej zarabiać z shotów na YouTubie niż ze streamów. To ciekawe. Czyli stream plus YouTube daje ci miesięcznie około 35 tysięcy? Bardziej 30 tysięcy miesięcznie, no. Stream i shoty na YouTubie. Ja nigdy nie mówiłem, że brakuje mi pieniędzy i dlatego zakładam firmę. To bardziej ambicja i takie hobby trochę, no. I jeszcze do tego dochodzą donaty, oczywiście. Do tego dochodzą stali nasi sponsorzy, czyli Edifier, GBS i IG2A. Do tego dochodzą współprace takie jak Knorr, takie bardziej jednorazowe bym powiedziała, jak Diablo. Nie mogę ci powiedzieć, ile zarabiam za takie promowanie jak z Knorrem, bo w umowie z Knorrem mam, że nie mówię, ile mam, ile zarabiam. To nie może być publiczna informacja, wiesz? Gdyby hazard był w Polsce legalny, kręciłbym slotsy. Jak poporuszył! Jak ruszył! Pierwszy raz się zgodzę z Jurcyzaną. Uważam, że nie jesteśmy w stanie panować na tym, gdzie nasze streamy idą, do jakiej widowni, więc jesteśmy też odpowiedzialni za to, żeby promować jednak dobre rzeczy. Nie zgodzę się tak też. To jest twój wybór, czy chcesz promować dobre rzeczy, czy czujesz tą odpowiedzialność jako twórca, czy nie. Ja nie tyle, co czuję tą odpowiedzialność, co ja też taka jestem, że ja bardzo nie lubię po prostu hazardu. Lubię sobie czasami zagrać, wiem jak bardzo to może być uzależniające i sama się tego boję w pewien sposób. Za odpowiednią kwotę przeszedłbym na Kika albo YouTube, żeby tam streamować. No, ja bym tutaj powiedziała, że co to znaczy też za odpowiednią kwotę? Wiem, ile mogą mi realnie zaproponować i to nie jest kwota, za którą bym przeszła. Wiecie, można powiedzieć, odpowiednią kwotą dla mnie będą 2 miliony miesięcznie, nie? No, ale nikt mi tyle nie da. Dają ci 20k miesięcznie za streamowanie, bierzesz czy nie? Nie, ja bym wziął. Ale to nie jest tak, że ja jakoś nie lubię Kika, czy coś. Nie przeszkadza mi on nawet jakoś bardzo, tylko ja po prostu lubię tu być. Ja nie mam tutaj wyłącznościowego kontraktu, ani niczego takiego. Ja tu lubię być. Po prostu. Właśnie to community. To community lubi tu siedzieć. Oni nie są tak chętni do przechodzenia na inną platformę. Wydaje mi się, że to prawda akurat, że Twitch robi mało dla Polaków aktualnie. Zwolnili nasz polski staff. Nie mamy już kogoś, jakiegoś menadżera nad sobą, który nam pomagał czasami. Nie ma reklam na Polskę w ogóle. Traktuje innych streamerów jako swoją konkurencję. Nie. Nie traktuje innych jako swoją konkurencję. W sensie, ja to rozumiem tak, że nie zwracam uwagi, kiedy ktoś jest odpalony na streamie, myśląc, że na przykład muszę mu podkraść widzów, albo o, on mi zabierze widzów, muszę odpalić się w innych godzinach. Rozumiecie o co chodzi? Że nie obawiam się, że wy wybierzecie innego streamera w momencie, kiedy ja streamuję. Chyba tak. Nie zwracam na to uwagi chyba po prostu. Więc nie traktuję innych jako moją konkurencję. Bardzo fajny odcinek. Dużo tematów do dyskusji, szczególnie takich twitchowych.